Siema, siema, to ja, Wapit PJ Gasser. W ogóle to mi przypomina te wapidy, co już były. Pamiętacie takie... To jest oczywiście odcinek z tuningu. Za szybko poleciałem do przodu. Ten wapid jest dosyć... Przyspieszenie ma max prędkość hamowania oraz przyczepność. Ma dosyć dużą już. Więc wydaje mi się, że właśnie na maksa da się go zrobić, ale ten wapid mi przypomina taką resztę tych wapidów, nie wiem czy pamiętacie jeszcze. 805 tysięcy nie jest wygórowana cena, zresztą to jest ta słabsza strona. Co do tych samochodów, napadu na kasyno, pogadam z kolegą, żebyśmy obczaili właśnie to, ten dodatek nowy. Jak już przyjdzie laptop, będą jakieś lewiki i tak dalej. Może na live'ach się to zrobi, a później nagra odcinek z tego tuningu. Tak by było najlepiej, żeby obczaić ten dodatek na live'ie. Chyba, że chcecie z tego odcinek. Ale wydaje mi się, że odcinek już z tego był nieraz u kogoś. Więc wydaje mi się, że jakiś live'ik z ogarniania tej bazy tam i tak dalej. No chyba, że chcecie odcinek taki 30-40 minutowy. To pogadam z kolegą i akurat to zrobimy i się dogadamy. Także lecimy z tym tematem, z tuningiem tego gówna i startujemy. Czy będzie? O Jezus, to samo co tamto. Same cichy. A zobaczymy jego tuning. Tylko tuning nas interesuje i jak to się wszystko zmienia, się puszczało i tak dalej. Spoko, nagrywam, odcinek. 25 minut możemy jechać jak coś. Weźmy sobie parasolkę i będzie piękne. Nie mam kaptur. No to kaptur sobie śmiesznie. Przeszkadzaj proszę w nagrywaniu. Dziękuję. Drzwi proszę zamknąć. Dziękuję. Także wjeżdżamy. No idź na... Tam gdzieś mama będzie w tle jak coś. Nie będę tego wycinał, bo mi się nie chce. Oczywiście jak zawsze mi z drugiego planu na live'ach. Pamiętacie pewnie, jak to było zawsze. Zawsze gdzieś tam musi sobie pochodzić. Czemu by nie? I patrzymy, co tu się dzieje mniej więcej. Ten jest kozy tego. Tego, to kiedyś zamontowałem. Kurwa, nie dało się nic innego zrobić. Nie? Tutaj, o, też fajnie. Adam, aluminium. To już mogłaś pomachać do kamery. Także możecie wpisać w komentarzu pozdro dla mamy. Ja lubię te potrójne, bo one się tak fajnie ruszają, nie? Kozy w ogóle. Światło, wiadomo, standardzik, styl. Może się w końcu będzie jakoś, wiecie, zbierał normalnie, a nie gówno takie toczące jak na początku. Co my tu mamy? Jakiś ciekawy. O, ten chyba sobie wezmę. Szkoda, że nie ma w ogóle polskich takich płomieni. Wiecie, takiej flaga Polski zrobiona. Zajebiście by to wyglądało. Rockstar, jak to oglądacie, to zapraszam śmiało do polskiej flagi, żeby zrobić do tuningu. Tak jak w Eurotracku. No, tak jak mówię, myślę, nie będzie tu widać tego koloru, więc przynajmniej mamy jedną rzecz z głowy. Klateczkę oczywiście, że damy. Tu się siedzenia zmieniają. W ogóle potrzebne to na bo to klatka chyba, nie? Dobra, damy klatkę i kierunek fotela. Dach. Co my tu mamy? To by było cozy. Mamy to, ale jakby coś takiego, to by była sama klateczka, ale chyba. Zostawiamy tak. Pyk, 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 pyk. To jest git. Ok, skrzynia biegów, turbo, znaczy full, wyfulowane.
Czy jest nawet? Tutaj tylko przednie da się zmienić. No, nie, Tyle nie. niestety nie da się zmienić. A weźmiemy to. Kolor kół. Damy czerwony projekt. Ulepszenia. I dym z podopą damy. A damy czerwony do koloru. I szyby damy full czarny. Dobra, sprawdzimy jak jeździ. Czy dalej się zbiera jak wielka kupa gówna. Czy będzie lepszy. No właśnie, co do tego właśnie tego SMS-a. Najważniejsze z salonu gier, właśnie to co gadałem na początku odcinka, jeśli byście chcieli, to można to zrobić na live, jak wróci już mój laptop do nagrywania, bo ten jest trochę słabszy, on nie udźwignie większej ilości nagrywania jakichś porządniejszych gier, których zakupiłem kiedyś. Oczywiście RDR-a nie będę miał, bo nie wiem, czy i tak mi pójdzie na tamtym, bo na tym na pewno nie pójdzie, na tamtym nie wiem. I tak, co my tu mamy? Jeśli chodzi o zbieranie się przede wszystkim, sobie zahamujemy. Jeśli chodzi o... Dobra, to wystarczy nacisnąć spację się i pełny gaz, i on tak zrobi. A co do zbierania się, moi drodzy. Jest lepiej, przypala tą gumę, bo to jest taki jakby no muscle, więc wiadomo, ale leci szybciej, tak? Leci mega, mega szybciej, co naprawdę staje się z tego auta coś lepszego, więc moim zdaniem warto kupić. Tamten poprzedni tak średnio warto, ale ten mega op. Jakby ktoś miał to mega op. Światełka pokażę, że świecą, nie rozwaliłem. Nie wiem po co on jest podniesiony do góry. Chyba przez to, że ma to mi się wydaje przynajmniej te rury. Przypomnę ile on kosztuje. On kosztuje 805 tysięcy. Tuning do niego powiedzmy sobie szczerze, no 500 koła plus minus tak jakoś wyszło. Ale warto. Naprawdę kręcić bączki, dokuczać koledze, że nie ma fajnego auta czy coś. Ja bym chciał takie auto w realu na przykład. Będzie kozy, totalny kozy. Zresztą lubię to jak auto tak staje, tylko brakuje mu z tyłu, wiecie? Z tyłu brakuje mu tej dyszy takiej, żeby w razie mógł dalej iść otoczony. Także ja dziękuję za oglądanie. Zapraszam na kolejne moje odcinki, vlogi i tak dalej. I live'y, jak już będzie lato, po świętach. Postaram się nagrać jeszcze jakieś vlogi. Na pewno będzie vlog. Na vlogu powiem o Q&A, który bym chciał zrobić. Żebyście zadawali mi pytania, a ja będę odpowiadał na tym właśnie odcinku z Q&A. Będzie ten odcinek o tym tatuażu. Na pewno się nie możecie doczekać, bo chcielibyście już zobaczyć, co tam wysmarowałem sobie na łapie i dlaczego tak zrobiłem po prostu, żeby wytatuowałem sobie coś takiego, ale wszystkiego się dowiecie w swoim czasie. No sorry, nie, tej dupy. I będziecie zadowoleni, bo ja z niego jestem mega zadowolony, a mam nadzieję, że wy będziecie zadowoleni z odcinka. Także dzięki wielkie, pozdrawiam mojego grafika, a zarazem gościa, który robi mi i grafiki, i montażystę, bo to jest jedna osoba, pozdrawiam go serdecznie, na razie, hej.